Obrona świętego Jana Pawła II nie ustaje. Każdego dnia po bezpardonowym ataku środowisk liberalno-lewicowych na osobę papieża Polaka podejmowane są w tym celu liczne inicjatywy, zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie. Ty jesteś godzien wszelakiej miłości. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu sprawowana była dziś msza święta ekspiacyjna za ostatnie ataki wymierzone w osobę świętego Jana Pawła II. Za zniewagę dobrego imienia papieża Polaka chcemy Pana Boga i świętego Jana Pawła II przepraszać, mówił podczas homilii kustosz toruńskiego sanktuarium ojciec Andrzej Laskosz. To, że zwłaszcza w jego kraju rodzinnym to uderzenie przyszło na niego ze serc wielu Polaków, gdzie nie gości widocznie Pan Bóg, ale zagościł szatan i wszelkie zło, i to powoduje, że wielu Polaków dzisiaj mówi nie Panu Bogu, a za Panem Bogiem pójdą i święci, których się obraża, wyśmiewa, wyszydza i robi się wszystko, by inni także to samo czynili. Po Eucharystii wierni wzięli udział w procesji pokutnej z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętych i błogosławionych znajdującymi się w toruńskim sanktuarium, w tym z relikwiami świętego Jana Pawła II. A to już Nowy Targ. Ulicami miasta przeszedł dziś marsz w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Jestem razem z ogromną grupą górali z Podhala, żeby zamanifestować nasze stanowisko wobec ostatnich wydarzeń w kraju. Jesteśmy tak zbulwersowani obecną sytuacją, że chcemy pokazać to, co mamy w sercach. To jest patron naszych czasów. Niepodległość, wolność, niezawisłość Polski to jest dzieło naszego ojca, świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II to postać bardzo ważna dla Podhala. Dla mnie jest osobą, która stanowi filar, tak jakby Podhala, i jest kimś bardzo ważnym dla mnie, dla moich rodziców, dla moich dziadków. Ojciec święty Jan Paweł II to postać ponadczasowa, której będziemy bronić, a prawdę o nim przekazywać dalej następnym pokoleniom, mówili zgodnie uczestnicy marszu. Jesteśmy całym sercem oddani i będziemy walczyć do końca. Będziemy uczestniczyć w manifestacjach, w pochodach, w marszach poparcia. Wszędzie. Wszędzie. I do końca. Wszędzie z Ojcem Świętym, wszędzie. Musimy bronić Ojca Świętego. Tych wartości, które nam przekazywał, były to wielkie wartości i tego musimy się trzymać. I szanować, i młodemu pokoleniu przekazywać. Ogromna manifestacja w obronie świętego Jana Pawła II odbyła się dziś także w Katowicach. Jej uczestnicy zgromadzili się pod pomnikiem papieża Polaka przy archikatedrze Chrystusa Króla. To też tu jesteśmy. My górale z Podhala, ale też ze Śląska, z Katowic. Mamy tą świadomość i odpowiedzialność za to, że mamy świadczyć sobą, że Ojciec Święty był wielkim. Jest wielkim. My musimy być razem i nie możemy się cofnąć. I nikt nam tego nie zabroni, prawda? Jan Paweł II był z nami, my jesteśmy z nim. Mówił obecny na manifestacji minister Michał Wójcik. Podkreślił, że zadaniem wszystkich, ponad wszelkimi podziałami, jest dziś obrona świętości. Świętości, jaką jest Jan Paweł II. I dzisiaj jest to taki czas, kiedy my musimy tę świętość bronić. To nie jest tak, że świętość się sama obroni. No, tak to nie funkcjonuje w świecie. Wszystkie środowiska, także i politycy, mają obowiązek dzisiaj działać, a nie zaniechać swojego działania. I jeżeli jest taka manifestacja, to trzeba tu po prostu z ludźmi być. Z kolei wczoraj w parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio w Gdańsku miało miejsce szczególne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Szczególne, bo wpisujące się w obronę świętego Jana Pawła II. Rozważania Drogi Krzyżowej połączone były z refleksją dotyczącą pontyfikatu papieża Polaka. Nie widział naszych łez, ale wiedział, z jakim niepokojem przyglądamy się jego konaniu
i w tych ostatnich chwilach miał jeszcze siłę kolejny raz nas pouczyć, upomnieć. Jestem zadowolony, wy też bądźcie. Oto słowa, które są katechezą dla naszego życia. To nabożeństwo było jednym z wielu elementów naszej modlitwy o obronę dobrego imienia świętego Jana Pawła II, zaznaczył proboszcz parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio w Gdańsku, ksiądz Krzysztof Chomącik. Modlimy się podczas mszy świętych, modlimy się też podczas drogi krzyżowej, przypominając jego życie, abyśmy stając w obronie, sami byli świadkami jego wielkości, jego świętości. To było szczególne doświadczenie duchowe. Tak o nabożeństwie drogi krzyżowej w gdańskim kościele mówią wierni. Tym bardziej to jest mobilizuje i sprawia, że człowiek bardziej to przeżywa i chce jak gdyby się normalnie włączyć w tą drogę krzyżową. Odczuwa taki jak gdyby ból wewnętrzny, ale zarazem normalnie satysfakcję z tego, że jednak wierni nie poddają się, że są za tym, żeby po prostu te ataki na papieża odebrać. Przed nami 2 kwietnia, rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Będzie to szczególny dzień pamięci i hołdu, jaki oddamy papieżowi z Polski.